Ach, jest tego masz. Jest. Dobra. Aś. Aś. Daj mocno się. Siedzi. Słowo honoru. Aha. Mocno pan go wbił, prawda? A teraz drugi jest. O Boże, ojej, cholera, ja... Stuknął pan w palec, prawda? Bo z całej siły, co za ból, cholera, jasna, oj! Niech pan tego więcej nie robi, panie sługu, najmłodszy. Oj, martwię się o pana. Cicho już. Nie wiem, po co pan bije te gwoździe w ścianę, prawda? Ogólnie mało pani wie. A chciałabym wiedzieć to i owo, prawda? Wiedzieć to i owo, to każdy by chciał. Dlatego prosto z mostu zapytam pana, po co pan wbija te gwoździe tak gęsto? A to nie jest tak gęsto. Właściwie zastanawiam się, czy nie wbijać ich gęsiej. Ponieważ są według pana wbite za rzadko? Zgadła pani słowo honoru. No nie będzie pan chyba rozwieszał u nas jakichś obrazów. Nie będę. Bo i po co, panie sułku, prawda? Prawda. Tynko blatuje całymi płatami od tego wbijania. No i widocznie musi. Podłoga się zaniosła. To od oblatującego tynku. Nie szkodzi, panie sułku, prawda? No nikomu to nie przeszkadza. Potem pani posprząta. Aha. I dobrze będzie. Ten będzie ostatni. Zresztą więcej gwoździ nie mamy. Gdzie mamy ten sznur od bielizny? No, otrzyma go pan w rękach. A, prawda. Niech mnie pani przywiąże nim w pasie i dobrze zaciśnie. Ale po co na litość boską? Oj, mocniej! No, zawiązać na supeł czy na kokardkę? Na supeł oczywiście. Ojej. Świetnie. Ojej. A więc w drogę. A dokąd to dokąd? W jaką drogę? Dość tych pytań. Niech pani patrzy. Cholera. Jasna. Gdzie ja jestem? Boże święty, pan chce się wdrapać na ścianę. Ojej, gdzie ja jestem? Kurde. Nic się panu nie stało? Nie. Ojej. Nic. No, chyba nic. Ojej. Chociaż zleciałem na morne słowo. Ojej. Ale i tak to bywa z alpinistami. Raz się uda, a drugi raz na mordę. Cholera jasna. Nie wiedziałam, że mieszkam pod jednym dachem z alpinistą. W ogóle mało pani wie. Nie wie pani na pewno o tym, że zadaniem alpinistów jest nieustanna wspinaczka. Ale kiedyś przecież schodzą. Lub nieustanne schodzenie, aby następnie znów się wspinać. Tak to wygląda. Takie mamy życie. Twarde, ale ciekawe. A dlaczego ciekawe? No ona się pyta, dlaczego ciekawe? Bo ciekawe! Ale dlaczego? Nie ciekawi panią to, co może być na szczycie? Ciekawi, ale żeby się tam wdrapywać z narażeniem zdrowia i niejednokrotnie życia. I widok stamtąd jest ciekawy. Z tego szczytu, cholera jasna. Idę! Uwaga! No? Jest! Was jedna, dobra jest. Jest! Druga, dobra. O Boże! Cholera! Właśno! Boże, znowu się... Urwał się. Twierdził pan, że każdy mocno siedzi. Ale nie tak mocno, jak twierdziłem. Ojej. Człowiek popełnia błędy. Niekiedy drobny błąd alpinisty może stać się przyczyną niepowodzenia. I trzeba wracać do obozu. No, tak jak ja obecnie. Słowo honoru. Nie powie pan, że wrócił pan do obozu. Tu nie ma żadnego obozu. No i do wczoraj nie było. Wczoraj założyłem tu, w pokoju, obóz pierwszy. Nie zauważyłam tego, prawda? A teraz mam zamiar założyć obóz drugi na ścianie. W połowie mniej więcej. Gdzieś pod samym sufitem założę obóz trzeci, z którego w przeciągu najbliższego tygodnia mam zamiar zaatakować komin. Ojej. Jeżeli ma się rozumieć, dojdzie do
założenia trzeciego obozu. W co pan wątpi, prawda? No jak ktoś wątpi, niech idzie łowić ryby. A niech się nie pcha do alpinizmu. Alpiniści nie wątpią. Muszę tam dotrzeć. Dotrę. Cholera jasna. Widać po panu, panie Sułku, że żadna ściana się panu nie oprze. Ani ściana, ani kobieta, tym bardziej. Cicho. I dlatego, panie Sułku, jedyny za ten hart, za odwagę i bezkompromisowość. Ja pana kocham. Bardzo, bardzo pana kocham. Cicho. Kiedy pan będzie śmiało wdrapywał się na ścianę, ja będę trzymała kciuki za pana powodzenie. Ja... Dziewczyna alpinisty. Tylko nie dziewczyna. Idę. Śmiało, panie Sułku. Ahoj, mój mały. W drogę. Ahoj. No i... Uważaj. Tak. Boli. Znowu pan zleciał ze ściany. Boli, boli. Za słabe stanowczo są te gwoździe. Boli, boli. Nie jest pan, panie Sułku, małą muszką, żeby tak bezkarnie i lekko chadać sobie po ścianach? Oddychać nie mogę. Nie ma pan przylg. Boli, jakich przylg? Jakich przylg? Co to za nowe urządzenie? Każda mucha ma to od urodzenia. Dzięki przylgom może chodzić nawet po suficie. No, widziałem. No, tak. Lepiej niech pan sobie da spokój na dzisiaj. Znowu pan zleci. No nie wiadomo, słowo honoru. I muszę tam dojść. No cóż, skoro pan musi. Nie będę stawała tak zwanym okoniem. No i założę drugi obóz. I zejdę spokojnie do pierwszego. I na tym koniec. Jak na razie. No. A jutro zobaczy się. Ojej. Słowo honoru, cholera jasna. Zobaczy się, boli. Na razie zobaczy się. Zobaczy się. Panie Sułku, ma pan rację. Cicho, boli, cholera jasna. Z wejściem gajowego Maruchy sprawa wspinaczki nabrała nowych rumieńców. Gajowy, stojąc na taborecie, z łatwością założył obóz trzeci, w którym do tej pory przebywa z panem Sułkiem i pije ulubioną herbatę z kawą.